Oby tylko nasze pudełko się nie przeziębiło. Halo, jest nam tu trochę mokro. Wow, automatyczne drzwi jak w supermarkecie. Takie rzeczy widuje się w tych nudnych filmach historycznych. O, dziękuję. Witajcie, jestem pani Popiel. Jestem Gris, mam na imię Panda. Lodo M. A ja jestem duchem. Spokojnie, jestem przyjacielskim duchem. Okay, jesteśmy przyjaznymi duchami posiadłości widmo. My? Pułkownik Róż, a ten wspaniały kot siamski to pan Miał Miał. Miał. Ja jestem panna Lazur. Tak, ta panna Lazur. Gwiazda aż 12 okładek w 53. Nie wierzę. To najprawdziwsze duchy? Zróbmy sobie selfie. Jeju. O nie, tak to na pewno nikt mi nie uwierzy w tę historię. Nie jest pani zła, że się tutaj tak wprosiliśmy? Skądże, mój drogi? My kochamy wszelkich gości. Kiedy duch zamieszka w posiadłości, musi zostać w niej na zawsze. Daszel, mamy gości. Już idę. Składzik. Dobry wieczór, podano dzisiejsze przystawki. Jest babu! Całkiem jadalne, ale czegoś im w smaku brakuje. Nie ma soli? Obawiam się, że właśnie się nam skończyła. Och, to zamów ją szybko. I wszystko, czego tylko nasi goście zapragną. Myślę, że w końcu znaleźliśmy nasz dom. Pudełko, brawo! Zaraz, co to? To może trochę dziwna historia, ale okej, mieliśmy tylko to pudło. I spadła na nie gwiazdka z nieba. I wtedy pudełko stało się mówiącym wehikułem, który teleportuje nas, gdzie chcemy. Naprawdę wszędzie was teleportuje? A mogę wypróbować? Nie ma problemu. Bonjour, pani! A nie, to gwizdek. Obawiam się, że działa tylko na żywych, bez urazy. Ale trzeba je wycenić. Może być warte miliony. Pieniądze to nie wszystko. Moda tak, a ono może być modne. Nada się do mojego filmu ASMR. Zaśpiewaj nam maleństwo. Przepraszamy, ale to pudełko to nasz jedyny dobytek i wiele mu zawdzięczamy. Bez niego byłoby strasznie. Lodomir kocha pudełko jak brata. No właśnie, no i utrata pudełka byłaby najgorszą rzeczą, jaka tylko mogłaby... Nie ma pudełka!